więcej wchodzimy w listę. Szanowni Państwo, do widzenia, wybieramy mnie do dnia ze sprawy. 1925 stuleci Igrzyski Barwa Królowych, promowany w czarne. Dariusz, 14, Burzyński, Fabian, 15, Cukrowski, Jakub, 19, Mędrzyk, Damian, 23, Janik, Jakub, 24, Korsak, Jakub, 30. Wisła Sandomierz, 3929, Ostrowiec Świętokrzyski.
wrażliwość i pełność z Państwa strony. Dziękujemy bardzo. Pan Bartosz Kałatko w 13 minucie rozdawał Konstantin Herb. Wisła Sandomierz, Krzał 1929, zdrowia święto wszystkim. Thank you.
Chciałbym to z kantyny. Sędzia głowy dzisiejszego spotkania pani Barkasz i Tyczyski. Wisła przegrywa to spotkanie 0 do 4. Jak to się ułożyło? W 13 minucie Konstantin Czerny. W 2 minucie w obliczonym czasie Konstantin Czerny. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie. Informuję jeszcze, że następna kolejka czerwiąta Wisła Gastonia na wyjeździe w wypoczynku. Miłej, spokojnej niedzieli. Pracę dla Państwa jak zwykle. Zbyszek Sabot. Do zobaczenia i usłyszenia. Przypominam, że został znaleziony telefon. Smartfon został znaleziony. Miło się wraca w tę stronę i na to boisko. I dodatkowo jeszcze trzeba powiedzieć, że te wyniki tutaj akurat nam się dość dobrze układają i już pod, że tak powiem, pod moim kierownictwem, jak przyjeżdżamy tutaj z zespołem KSZO, to czy sparring, czy ten mecz ligowy, gdzie wtedy Kuba Pawlik też strzelił bramki, przechylając szale zwycięstwa, czy dzisiejszy mecz. Chcieliśmy właśnie tak, odnosiliśmy się do tego meczu sparingowego, bo chcieliśmy taki mecz perfekcyjny zagrać, żeby nie dopuścić przeciwnika do żadnych sytuacji, żebyśmy zagrali naprawdę solidne zawody, przede wszystkim w tej defensywie, bo ta defensywa nie bierze się tylko i wyłącznie z tego, że stoimy w obronie i wybijamy piłkę, tylko z tego, że prowadzimy grę, że przeciwnik nie ma nic do powiedzenia tak naprawdę w tym aspekcie i tutaj uważam, że zawodnicy nasi naprawdę zasługują na duże słowa pochwały, bo zagrali, wiemy też jaki był to ciężar gatunkowy meczu, też potrzebowaliśmy pilnie punktów i wtedy te mecze nie zawsze się tak układają jakby się chciało, ale tutaj zespół pokazał przede wszystkim klasę. Dodatkowo doszła jakość indywidualna tej linii ataku, czyli Kostia, czyli Kamil i wyjeżdżamy z fajnym bagażem bramkowym i przygotowujemy się tak naprawdę do następnego meczu. Tak naprawdę można powiedzieć, że mecz bez większego ciśnienia i bez większej historii z naszej strony i to jest w tym wszystkim najgorsze, bo jeśli chcemy powalczyć o to utrzymanie, to na pewno musimy troszkę inaczej wychodzić na boisko jak dzisiaj. Mieliśmy pewne założenia taktyczne co do gry w obronie, które miały sprawić, że KSZO nie będzie aż tak bardzo dominowało, jak zrobiło to na początku meczu. Przede wszystkim nie chcieliśmy, żeby nasi skrzydłowi wchodzili w linię obrony, bo tak jak trener się odniósł do meczu sparingowego, to mieliśmy pewien materiał. No i tak naprawdę musimy sobie przeanalizować, dlaczego tak się nie stało, bo pierwsze dwie bramki straciliśmy po sytuacjach, w których tak naprawdę w naszej linii ostatniej obrony było 6 lub 7 zawodników, a mimo to dwie piłki zostały zagrane przez środkowy sektor i w bardzo taki dziwny sposób straciliśmy te bramki, co oczywiście ustawiło przebieg meczu dalszy. Później to, że mieliśmy momenty ataku pozycyjnego, wynikało z tego, że KSZO miało wynik i po części cofnęło się, co też nie przełożyło się na jakieś sytuacje bramkowe z naszej strony, bo tak naprawdę mieliśmy tylko jedną sytuację w pierwszej połowie Trojanowskiego. Jeśli chodzi o drugą połowę, zaryzykowaliśmy, musieliśmy wyjść wyżej do przeciwnika, jeśli chcieliśmy tutaj szukać punktów. KSZO wykorzystało ten fakt, zdobyło dwie bramki kolejne, wypunktowało nas w tym meczu i w 100% zasłużenie wygrało. No jest to bardzo ciężki dzień dla nas, był to mecz derbowy, wynik jest bardzo zły i tylko tyle można powiedzieć na gorąco, musimy
bardzo poważnie zastanowić, dlaczego przegraliśmy aż 0-4. Dziękuję.